Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel, jak zawsze jest ze mną JJ. I witam w kolejnym odcineczku z No Jumps Rush. Jak widzicie, nasz odcinek zaczyna się troszeczkę inaczej, ponieważ Justyna ma do otwarcia draft chesta, także odcineczek nam się zapowiada dosyć ciekawie. To jest mój pierwszy draft chest, także mam nadzieję, że wypadną jakieś ciekawe karty i chciałabym się pochwalić swoim dropem na odcinku. O, to super, dlatego odcineczek będzie dzięki temu ciekawszy. Teraz poleci intro, także macie czas zostawić łapeczkę w górę i zaczynamy! Jaka legenda najbardziej by cię usytasy? Najbardziej chciałabym, żeby dropnął Lock. Albo Electro Wizard. Albo Electro Wizard. Dobra. Nagrywa się, nagrywa, także odpalaj. Dobra. Ja trzymam kciuki za Loga. W końcu może spadnie. 1975 golda. No, ładnie. Teraz Zap albo Oczywiście, Tesla. Że Zap moim zdaniem. Zap, tym bardziej, że go używam, mam go w deku, to wybieram Zapa. I na którym masz poziomie? 12 masz już Zapa, elegancko. Dobra, teraz Flank Machine albo Valkyria. W sumie żadna karta nie jest mi potrzebna do końca, ale chyba wezmę Flying Machine. Też mi się wydaje, Valkyrie masz dużo. No, weź sobie Flying Machine. A może kiedyś byś grała jakimś tankiem i ci się przyda. Dobra. Elixir Collector albo Pekka. W sumie Pekki mam dużo, a często proszą mnie w moim klanie o Elixir Collector, więc będę mogła go oddawać. Chyba Elixir Collector sobie weź. Wezmę Elixir Collector. I co? Czyżby nie było legendy? Może kiedyś na wyższym poziomie mi się przyda. No i nie ma legendy, niestety. Chyba nie będzie, nie? Kliknij to. Giant Skeleton albo Balon, no i oczywiście wybieram 10 Giant Skeletona. Giant Skeletona, bo to jest moja ulubiona karta. I zobacz, będziesz mogła już mieć go na poziomie, którym kliknij? 7. I jeszcze nie, dopiero za 9 kart. Za 9, no. Ale dobrze, że dropnął. Niestety nie było żadnych legend, szkoda. Justyna nie ma w ogóle szczęścia do legend. Może następnym razem. Tak jest. A teraz przechodzimy do odcinka. No to jesteśmy już na naszym koncie No Jumps Rush. Na samym począteczku zrobimy sobie openingi, także Justa standardowo otwiera, jedziesz. Zaczynam od silverów. Tak jest. Gold, Tesla. Tesla. Tombstone, super. Fajnie. Następny. Tak jest. Gold. Szkieletonki. I kanon. Dobra, średnio. Ale jak to z silvera bywa, nie? Gold. Gold, gobliny. I szkieletonki znowu. Dzisiaj szkieletonki dominują. Z questów sprawdzimy, co tu jest jeszcze. Nie ma skrzynek żadnych. To, ale weź to skolektuj, super. Muszkieterka. Muszkieterka, 7 razy, elegancko. Tu mamy jeszcze 5 kart. Karty, tak. Do zebrania. Tesla. Tesla i szkieletonki dzisiaj dominują na odcinku. No i... No i otwieramy golda. Tak. Może epic jakiś spadnie, ciekawie by było. Gold. Arrows. Tesla. Goblin z pirki i... Bomb Tower. Średniawo. Co jeszcze mamy? W sklepie? Mamy w sklepie, sprawdźmy. Spear Goblinki, Barbariansy, Barbarian Hat i Mini Pekka. Nie, Mini Pekki nie potrzebujemy. 2700 golda, ponieważ grałem sobie rozgrywki na Gold Rushu, żeby nie stracić po prostu. Okej. Możliwości uzbierania większej ilości monet. Dobra, to teraz dzisiaj mieliśmy przetestować jakieś deki z Balonem Freezem i chyba z Hograiderem Freezem, skoro mamy Freeze już dostępny. I o ile się nie mylę, jeszcze został nam do otwarcia Clan Chest. Tak? Tak jest. Pierwszy Clan Chest na tym koncie bodajże. Tak, pierwszy. Pięknie, 1620 golda na początek, mega, mega hajs. Na pewno się przyda. Mini Pekka. 7 razy, już karta rzadka. Pierwsza i rzadka, super. Inferno Tower. Druga rzadka, super. Giant Skeleton się odblokował, moja karta. Legenda spadnie, nie gadaj. Baby Dragon. Już poleciały dwa epiki. Może spaść legenda? Słuchajcie, Lightning. Którą mamy arenę w ogóle? W końcu mamy Lightninga. Już myślałem, że legenda nie spadnie. Nie można mieć legendy. Nie możemy mieć legendy. Nie, ta arena chyba jeszcze, nie? Minion Horda, 240 razy, wow! No, Minion Hordę trzeba będzie używać. Ale fajne dropy. Mega dropy.
Od której są legendy? No teraz! Od P.E.K.K.A. Playhouse. Teraz już mam odblokowaną. Czwartej areny. No tak, bo już mamy czwartą arenę nawet. No przecież, dlatego bałem się, że wypadnie lawa przypadkiem i by był w ogóle hit na tym odcinku. Okej. Okay. Ale dobra, nie ma jeszcze co narzekać. Możemy wziąć kartę request. Sprawdźmy sobie, co potrzebujemy. Może trzy karty dostaniemy, tak? Wiemy, że dzisiaj będzie odcinek z Hogriderem, może zaraz go sobie ulepszmy. Co nie? I zapytajmy. I zapytajmy, to miało być ulepszenie, nie zapytanie, ale i tak Hogrider nam się przyda. Także my teraz idziemy przygotować sobie dwa deki i zaraz się widzimy. No to jesteśmy z powrotem, przygotowaliśmy sobie dwa deki. Pierwszy dek wygląda następująco, że to będzie balon freeze, taki cykl, cały czas się zapętlał, dlatego wzięliśmy do niego freeza, bombera defensywnie, knighta i tombstone'a. Tak bardziej ofensywnie Pekę miniony, balona, no i strzałki również defensywnie. Drugi deck wygląda następująco. Strzałki, Tombstone, Hawk, goblinki, Pekę, miniony, freeze i szkieleton armii. Jak widzicie, w każdym deku występuje Pekę, czyli będzie taka typowa karta do obrony przed tankami. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na początku może sobie jeszcze ulepszymy te karty. Tak. Padło nam trochę golda, także nie ma co żałować. Dokładnie. Pekę. Mhm. Na pewno, bo jest w dwóch dekach. Upgrade. Pięknie. Już ma ile? 452 plus 41, tak? Damage'a? Mhm. Miniony też możesz chyba ulepszyć. Miniony też, ponieważ tą kartą często gramy. W sumie w każdym deku prawie są miniony u nas. Tak. Nawet ja u siebie na koncie gram minionami. Ty chyba też, co? Tak, ja też gram minionami. Tombstone może co? Hoga na pewno. Hoga na początek, tak. Hogrider na początek. Będzie na czwarty możliwość? Nie, nie ma możliwości podniesienia na czwarty. Nie mamy jeszcze kart. Tombstone równie za 400, bo też nim gramy. I występuje też w dwóch dekach. Goblinki też ulepsz. Bomber? Nie, gobliny, bo są na piąty. Niech będą już na szóstym. Co mamy tutaj jeszcze? Jeszcze bomber. Bomber za 400 też chyba, nie? Podniesiemy go na szósty. Tak, możesz go ulepszyć. Bo i tak na początku bomberem często się gra. Okej. To wszystko mamy już załatwione. No to lecimy z pierwszą rozgrywką. Ja pierwszy standardowo. No w sumie nie standardowo, ale ja pierwszy. P.E.K.K.A. Playhouse. Bambararambam. Z Lordem Kevinem. Lordem Krużwilem. Co, na początek Tombstone moim zdaniem. I co? Nic gościu się nie wychyla. To może... jest knightem za King Towerem po prostu. Dokładnie. O! Fireballa dostałem, thank you. Za knightem przydałby się balon, ale zrobimy tak. Balona rzucimy sobie daleko. Taki ryzyk fizyk troszeczkę. Mamy strzałki do obrony. Minion horda, pięknie. Czy przydadzą bomberek, czy nie? Nie, poczekamy z freezem sobie. Okej, okay, trochę może za szybko jeszcze ten freeze, ale dobrze. Myślałam, że się cofnie balon ja do Tombstone'a, ale. Ja też już tak myślałem. Nie. Ale udało się nam to spuszować, wieżę. Okej. Okay. No i dobra. Wieża complete. Nawet Tombstone complete. Ej, Prince! Wow! Wow. Nie mało brakowało. Się, nie zdążył. Dobrze, super. To zrobimy sobie znowu takie coś, że Knight za King Towerem. Poczekamy na eliksir. Teraz dorzucimy bombera, bo on teraz nie da się zaskoczyć tak samo. Akurat ten bomber, ten Tombstone jego spuszuje. Strzałki już lecą, oczywiście, że tak. Na pierwszym ma miniony dopiero? Balon szybko na most, żeby miał krótszą drogę do przebycia. Szkieleton armii, pięknie. No i freeze, rzucaj tego freeze. A, rzucił się na Tombstone. Patrz, co robi bomber. Wszystko zjadł. I jeszcze sobie knighta damy do środka. Niech ten bomber przeżyje, patrz. I bomber sobie przeżył. Ale nie przeżyje od bomby. Nie, to nasza bomba. Także easy. Pransi, zdążę z Tombstone'em? Z bomberem. A już tam już spuszowaliśmy wieżę, także GG, pierwsza rozgrywka taka treningowa jak dla mnie. No gościu się zagrzał, ale fajnie to wyszło, fajnie. Dobry deczek. No nawet spisał się ten deck. Ta minion horda jego, no po prostu była w złym momencie rzucana. Jeszcze raz jedną rozgrywkę tym deckiem. Także Justa leci i jedziemy.
Bam, Brian. Bararambam, Brian. I ta, Jessica. Dobra, będę robić tak jak ty, że sobie na item wyjdę za King Towerem. Tak, najlepsza opcja. Okej, okay, eliksir full, nie przytrzymujemy eliksiru standardowo. I zobaczymy, co gościu ma. Gianta, czyli później trzeba będzie peką wyjść. Daj Bombera może za King Knightem. Okay. Nie, za Knightem normalnie. I zaraz balon przy samym rogu. Tak, teraz już, okej. Okay. Liza sobie przytrzymaj, dobrze, poczekaj, może coś rzuci, jakieś jednostkę. Nie, nie rzucił, okej, okay, to... Okej, okay, może zrobić tak i Pekę daj na Knight, na Gianta. Pekę na Gianta. Fajnie spuszczał, że ten balon... Kurczę, elegancko, nawet HP nie... Nawet HP nie stracił ten balon, zobacz, jeszcze do King Towera doleci. Tak, bo Dragon przejął Pekę, super. Nawet Pekę sobie dobiegła do drugiego towera. Co tu się dzieje? I minionki ładnie puszowały. Valkyria, to chyba Knighta. Tak, ale jeszcze... No okej, okay. Knight, może być. I Bomber. Bomber z lewej, ale on będzie chyba wpierw bił. Dobrze. Ale dobrze, dobrze jednak wyszło. W gruncie rzeczy dobrze wyszło. Strzałki może trzyma już nad tą naszym supportem, żeby jak coś rzuci... Nie, aha, nie, Bomber Towera ma. Nie ma sensu, dobra. No spokojnie, teraz bronimy się, nie? Przecież, no mamy czasu, jeszcze tyle. I czekamy sobie spokojnie na eliksir. Tombstone, moim tak, zdaniem. Zawsze, do prawej, nie? Bo będzie nas atakował z prawej, ponieważ mamy mniej HP. I co, poczekamy sobie z peką. Może wyjdź sobie z balonem tutaj, przy samym rogu. Myślisz? Tak, niech on sobie powolutku leci. Dobra. Pekę rzuć sobie zaraz, jak Giant wejdzie na most. A może nie, bo Witchka spuszuje. Pekę rzuć na Witchkę. Nie, dobra, okej, teraz Pekka, bo Witchka się zjęła balonem. Rzuć na Witchkę Freeza. Freeza miał być. Kurczę. Nie miniony. Wtedy by wyszło. Troszeczku lepiej, ale okej, nieźle. Prince, no to Tombstone na Prince'a. Co, Dragon zginie. Nie, balonem? Poczekaj. Balona daj sobie znowu za King Towerem z tyłu. Niech sobie powoli leci. Tak, eliksir niech nam wzrasta. Idzie Valkyria. Za Pekę? Nie, bo tam jest Bomb Tower. Dobra, daj Pekę sobie gdzieś z tyłu, super. Liza teraz rzuć tam na Witchkę. Okej. Okay. Dobrze. Nie chwyciłam Towera. A nieważne. No, takie błędy się zdarzają, ale później przez takie błędy można przegrać na wyższych poziomach. Trzeba tym Freezem sobie bardziej kontrolować, żeby go dobrze rzucić. Tak, my już się obronimy. Oj, tutaj jakby balon jeszcze miał iść, to by poleciał balon, Freeze i by było koniec. Wygraliśmy ten deck nawet w porządku. Dobra, czas przetestować decka z Hogriderem. Ciekawe, który będzie lepszy. Ale sprawdzimy sobie prędzej questy. Czy mamy coś do zrobienia? 70 jeszcze... Koronek. 2 na 2, 5 razy. 2 na 2. No to może jeszcze 2 na 2 zagramy jakiś meczek. Okej, okay, deck teraz z Hogriderem. 3-3 deck, a ten miał 3-5, czyli ten deck jest troszeczkę szybszy. No to lecimy, battle. Jose Pedro. Jose Pedro. Co tu robić? Chyba... Nie ma czym wyjść, goblinki chyba. O! Zrobimy tak, szkieleton armii do środeczka. Ciekawe, czy będzie miał strzałki. Ma strzałki, ale widzicie? Nie trafił. Dlatego tak się rzuca szkieleton armii. Teraz szybko, Hogrider Freeza zrobimy. No! Dobra. Nie ma sensu, nie ma sensu. Szkoda Hogridera, raz uderzy. Raz, też ma szkieleton armii. Dobra. To mi spuszuje. Rzućmy Freeza na Witchkę. Do tego gobliny. Pyk, pyk, pyk. No w miarę, kurczę. Wow, to są spear gobliny. Myślałem, to są te zwykłe, nie widziałem. O, gościu, jaki kurczę ten cwaniaczek chce raszować. Szybki Bill. Szybki Bill. Też ma takiego deka szybszego, widzę. Kurczę, nie wiem. Zrobiłem mu... No ma strzałki, pamiętaj. Wiem. Ale dałem pekę z prawej. Nie wyrzucił tych strzałek. Nie wyrzucił. Ohoho, kolego! I rzuci strzałki z lewej, patrz teraz. Jakbym miał Freeza... Chyba nie masz eliksiru. O. No, teraz się udało, okej. I co? Tombstone'em wyjdziemy, bo brakowało właśnie mi tej karty, Tombstone'a, na tego Prince'a.
poczekamy sobie. Trzeba spokojnie. Go oszczędzać. No, dokładnie. Okej, okay, Tombstone sobie poszedł. Chcę zrobić właśnie tego... Łyczka. Strzałki. Cykla, powiem. Tak, dokładnie, strzałki. Cykla z Hogiem chcę sobie zrobić. O, nie poszło na Tombstone. I teraz Hog Ridera. Dobra. My rzucimy tu. Tutaj damy Freeza, bo poleci Skeleton Army. Dobrze, w tempo, idealnie. Idealnie. Idealnie, wyczułem to, wiedziałem, że tak będzie, nie? Okej. Okay. Minionki, co? Miniony, no. Trzeba się obronić. I Tombstone, akurat Tombstone. Mamy na Prince'a. I nawet jak on teraz rzuci strzałki, to i tak... Co te strzałki zrobią temu Tombstone'owi? Nic. Tombstone pęknie. I nie zdążą nawet tego Bliny też dobiec, bo... Już poleciało. Fajnie, bo Skeleton Army... Nie, Skeleton Army, zapomniałem tego słowa. Dobra, git. My rzucimy strzałki, wszystko się zgasi, patrz. Pięknie. Smutek, żal. Mordinia, zrobimy ci teraz taki trik. Tombstone, cyk. Skeleton Army. Nie, 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 patrz. Stryk. Wow. Peka, freeze, nawet te strzałki też nic nie pomogły, wariacie. Czyli ten freeze na tych niższych levelach to nawet spoko. No ale trzeba troszeczkę też strategicznie do tego podejść. Jakby gościu miał na jakieś już... Inferno Tower, to by nas trollował tego Hog Ridera. Ten Hog Rider jeszcze jest słabiutki. Strzałki. Tak jest, strzałki. Skeleton Army. Także spoko też to wyszło. Fajne są te deki. Z Freezem, nie powiem, że nie. Jose Pedro, przykro mi mordo. Good game. Golden Chest i Golden Cześcik, tak jest. No to co, teraz leci Justa Battle. No, żeby 2 na 2, no ale dobra. Nie, nie, jeszcze jeden z Hog Riderem, Freezem i zobaczymy, jak to pójdzie, wiesz? Midek. Tombstone, standardowo, jak nie mamy co rzucić. O, okej. Okay. Ja czekam do końca eliksiru zawsze. Poszedł eliksir. Chatka. Nie, będziemy z lewej atakować. Mi się wydaje, Hog Rider przy krawędzi, za nim gobliny. I trzymaj Freeza nad tym. Peka. Dobra. Kurczę, ajajajajaj, ale nie wyczuł. Nie wyszło. Ładnie wyczuł. Najgorszy... Nie mamy właśnie żadnej takiego fireballa czy coś, żeby zgasić tą chatkę, nie? Nie mamy czegoś takiego, dobra, dokładnie. Jeszcze stoi Tombstone, tak, że się obroni. Peka, rozwali go? Nie, na szczęście. Peka, nie? Peka chyba miniony nawet, coś takiego bym powiedział. Dobrze, strzałki. Okej, okay, ta chatka od razu dostała. Peka dobiegnie, uderzy raz, na pewno. Raz. Pięknie. Czyli będziemy atakować tą wieżę z prawej w tym momencie. Kurczę, spammer nam się trafił. Nie spammer dobrze. Się trafił, ale zaraz go zagniemy. Spokojnie. Musimy odkopać co? Na pewno strzałki, jak chcemy wyjść z Hog Riderem, żebyśmy mieli jakąś tą kontrę taką sensowną. Możemy wtedy zrobić podwójny eliksir, zrobimy tego. Hog Rider z goblinami z prawej, a z lewej PK Skeleton Army. No i wtedy będzie miał tylko jednego fireballa. Kurczę, jeszcze ma chatkę barbariansów. No właśnie, na to trzeba będzie rzucić... Tak, daj Pekę. Dokładnie, Skeleton Army. Pekę też ma. Rzuci strzałki, miał strzałki? Kojarzysz? Nie, on miał fireballa. Fireballa miał, okej. Okay. No i będzie ciężko tutaj z nim. Będzie ciężko, tak jak mówisz. Deck. Nie mamy żadnego takiego tanka, żeby oni mogli sobie bić tanka, nie? Nie mamy fireballa, to jest najgorsze. Mamy tylko strzałki. Jeszcze ma bomb tower. Jeszcze bomber tower. Musi rzucać cały czas, tu się bronić i rzucać Hog Ridera z lewej. Dawaj Hog Rider przy krawędzi. Tu? Tak, z lewej, no atakujemy lewą. Z prawej przecież nie przejdziemy. Tylko z prawej teraz rzuć Tombstone'a, żebyśmy się jakoś obronili. Żebyśmy nie stracili dużo życia, okej. Okay. Ta Peka, Valkyria, miniony. Skeleton Army? Tak, tak, tak. Tylko, że nie za blisko, że ten Bomber Tower nie chwycił. Ojeju. Właśnie. Ojeju. Dobra, połowa przeżyła. Jeszcze raz Hog Rider z lewej. Dobra. Teraz... Nie, 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 nie. Peka? Teraz Peka, tak. Miniony. Okej. Okay. Hog Rider rozwali tą wieżę. Super. Rozwalił. I teraz Tombstone. Dobrze. I teraz to frizujesz. Co dużo leci wiary? I stawiasz na to Freeza. I jest koniec. Dobra, teraz Freeze na Valkyrie i na to wszystko. Okej. Okay. Cyk. Daliśmy radę tym Freezem. No i GG, widzieliście. Troszeczkę taktycznie i da radę nawet z najgorszych opałów wyjść. Także good game, piąteczka. Piąteczka. A teraz gramy 2 na 2. Jaki zrobimy deck 2 na 2? Chyba tym, co graliśmy, będziemy grali, czy nie?
Mi się wydaje, że z balonem będzie ciekawszy. Także lecimy 2 na 2, 5 razy musimy wygrać. Pewnie wszystkie rozgrywki nie będą, ale musimy dokończyć tego questa. Dobra. Play with friend czy quick match? Można udostępnić do klanu, nie wiadomo czy ktoś wejdzie. A zobaczymy, może ktoś dołączy. Waiting for teammate na z naszych ziomeczków. Dawajcie, to ziomeczki. To chce być na odcinku. O, akurat, będziemy miał takie szczęście. Pięknie. Kto się trafił? Daniel. Pozdrawiamy Daniela. Pozdro mordo. Giuliao and Leo Silva, ta? Mhm. Z siódmymi poziomami gramy. Jakiś bomber. Nie wiem kompletnie. Witchka. Nie mam tanka, ale mam balon. Oni mają już. Mają już poisona. Tak, damy to. Witchka, ta zgniecie tego balona? Nie. Oh no. Oh no no. Pekka. No to pięknie. Duża pekka. Na drugim. Ja robię mu balon freeza z lewej. Dwa balony freeze. Dawaj. Stryk. Strzałki jeszcze profilaktyczne. Nie, wywaliłem strzałki, a goblin baryłka z tej strony poleciała. Dobrze. Dobra, balon! Jest! Wow. Okej, balonowi się udało to przeżyć. No ale tu idzie Pekka. Mamy Pekę, mamy Knighta, Witchkę z prawej, lewej, Dragon na karku jeszcze. Ciekawa jestem, czy się obronicie. No, ta Pekka jest groźna. Dawaj Pekka do środka jeszcze. Dobra, Pekka na range'u. Bracie. Dobra, udało się w miarę. Ten dragon na range'u robi za dużą robotę. Fucken. Dobra, Hog Rider na siódmym, super. Jeszcze Prince'a. Bardzo dziwny deck, Daniel, że masz balona, Hoga i wszystko naraz. Bomber, proszę cię, bomber, wyskocz! Jest! I drugi Prince. Jeszcze drugi Prince, no nie wierzę teraz. Ten już chyba dojdzie. Tak, powierzy. Na pewno powierzy z prawej strony. Poison range, dwa razy Prince. Silnie, silnie będzie. I Pekka, jak on mi teraz rzuci Pekka na środek, no to ja sikam w majtki. No tobie, masz freeza i małą Pekkę, może no. Dasz radę. Tak, sfrizować to i po prostu... Okładać Pekką. I Pekką okładać, no. Najlepiej by było. Czymś trzeba odciągnąć, Knightem trzeba będzie odciągnąć tych zawodników. Zrobimy tak, tu teraz szybko Knighta. Ło, golem. Golem na drugim, teraz freeza na te dupeczki. Trzecia łyczka. Kurczę, skąd oni to biorą? Nie wiem, te balony nie dolecą, nie dolecą te no, balony. No nie ma szans. Zapomnij. O, fajnie, że zginęły. Teraz bym musiał zaszawać to szybko balonami. Pekka obroniła pięknie tego golema. Pekka jest kotem na tego golema, widzę. I cioszkiem. Kurde, Hog Rider. Dobra, balon. Znaczy, szkoda, że nie miałeś freeza teraz. Nie wiem, no właśnie, brakowało tej jednej karty, nie odkopałem. Źle spojrzałem na karty. Sobie ładnie Wizard tu widzę radzi. Wizard co dobrze radzi, masz rację, dobra. Kurde, ta witchkę no, odpuści się, no dobra, teraz ją zabiję zatem. Będzie remis? Nie. Może być remis? My to balonem rozwalimy. Teraz Pekka. I balon. Balon leć, proszę cię, i fryzuje to i wchodzi. To musi wejść. Wejdzie. Poczekaj, postawiam znowu zaraz trzy łyczki. Ja jeszcze muszę poczekać chwilę. Jeszcze muszę chwilę poczekać. I teraz freeze. Teraz. Dobrze, leci, wejdzie. Good game. Wyszło. Piąteczka. O, ciężko było. Kurde. Wow, Daniel, wow. Good game. Ładnie to wyszło. Dobra. Pierwsze zwycięstwo mamy za sobą. Jeszcze jedna koronka. Tak, może teraz... A nie, zagramy z przyjaciółmi. Może ktoś dołączy. Może jeszcze raz Daniel dołączy. Teraz Justa. Teraz ja spróbuję. No, jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Pićku jakieś tu mamy? Chyba brak pićku, a pićku mi się chce. Dobra, nagrywamy dalej. Chyba nikt nie chce być na odcinku. No, chyba nie. Albo Daniel się wystraszył. Mówi, kurde. Źle zagrałem i teraz co będzie? Dobra, daj cancel i quick map. O! Ktoś poszło, dołączył jednak już. Poszło, w ostatniej chwili. Któż to był? Kupson! Pozdrawiamy. Pozdrawiamy! We dwoje pozdrawiamy. To knajcik, nie? Standardowo. Mhm. Pójdziemy sobie z prawej. Miniony. Muszkieterkę dał, widzisz? Poczekaj, musisz się tak ruchami się trochę zintegrować. Knight, bomber, okej, okay. Balon na to. Balon na to z prawej. Już do kombo się dołączaj. Tam z prawej nie patrz, niech będzie 1-1.
Ale niech strzałki musiałabyś na minion hordę rzucić, ale... Już. No, może zdążysz. Ajajajajaj. Ta Pro, minion i tak horda... Nie ładnie spuszowało wieżę. Tak, ta minion horda nie była jego. Tylko nasza, a myślałem, że to jest jego minion horda za tym golemem, tak żeby byłoby ciepło. Nie, 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 jest dobrze, dobra sytuacja. Tombstone'a nie ma sensu dawać. Knighta na dragona. Tombstone'a. No, coś takiego. Spoko, spoko wyszło, spoko jednak. Minionki na minionki, niech się biją. Dobra, gitara. Ta witchka za dużo będzie robiła push. Night witch. No nie wierzę, na tym poziomie? Night witchkę gościu ma, nie? Super, co? Fajnie, fajnie, fajnie. Można tak pograć troszeczkę. Dobrze, że bomber był, nie? Dobra, jeszcze raz. Udało się, na szczęście. I co my teraz tutaj mamy? Teraz możemy dać tą stone. Dragon znowu. Czy ten dragon? Nie, mam zostaw, zostaw. Nie dał już szkiderki. Zbieramy eliksir. To nie, teraz nie balon, szybko balon, balon. Do prawej, ok, strzałki trzymaj nad nim. Dobra. Rzuci? Poleci ten balon? Kurczę, jakby to był... Za późno. Widzisz? Za późno. Co, freeze? Nie. Peka, peka. Kto rzucił strzałki? Ty rzuciła strzałki? Nie. Nie. On. Bezsensowne takie strzałki rzucił, nie? Trochę. Właśnie tak myślałem, że kto rzucił strzałki, bo brakowało mi tu ich właśnie. Tak, Knighta gdzieś daj, odciągnąć to. I teraz strzałki, klikaj szybko. O. Dobra. 600 coś na wieży, Tombstone. Dawaj Tombstone'a normalnie. Oni rzucą strzałki, jest po wieży, teraz musimy wyjść szybko. Balon, freeze z prawej, poczekaj jeszcze na eliksir. Tak, dawaj. I teraz freeze'a trzymaj, on trzyma strzałki, widzisz? Dawaj freeze'a, trzymaj już. Dobrze. Udało się, jest. Pięknie. Obroń się tutaj teraz. Nie rzucili strzałek. Może nie mieli akurat, ale akurat się tak trafiło, że wygraliśmy piąteczkę. Udało się. Kolejny wygrany mecz, także dzisiaj dobrze nam poszło. Dobra, co my tutaj mamy? Crown Chesta do otwarcia. 307 golda. Gemy. Tesla. Arshels. Bomber. I dajcie pika, co? Aj. Inferno Tower. Dobra, co miałem zrobić? Chciałem z tym deku sobie jeszcze zmienić, wiesz co? Minion Hordę tą odblokowaliśmy. Ja bym sobie ulepszył, bo to jest ciekawa karta na początku. Tak, to ja zawsze grałam Minion Hordę. Później ją zmieniłam na minionki, jak już weszłam na ten wyższy level. Także warto zainwestować w tą Minion Hordę. Nawet 400 to jeszcze jedne. 1000 możemy dać, ale chyba na razie nie będę tak szalał. Jeszcze nie do tego deku chyba, co? I wiesz co? Właśnie dałbym do tego deku zamiast... Oni mają 5, tak? Zamiast peki. I sprawdzimy, co to będzie w 2x2. Pray with friend Shareto Clan i zobaczymy, jak to pójdzie. Bo patrz, Pekka ma 4 eliksiru, a Minion Horda ma 5. Ale Minion Horda jak rzucić, to też ma taki, wiesz, rush mocny jak Pekka. No tak, jeszcze chyba jest lepsza. Teraz będzie już lepsza, mamy prawie ją na którym? 6 czy 7 poziomie, także... Jakubix YouTube 118. Pozdrawiamy. Pozdrawiam cię, wariat. Chora pato. I Teddy. 8 na 8. Mm-hmm. Na range'u sobie już robią te eliksir kolektory. Już trochę spuszował mnie. No troszeczkę tam. Połowę. A, tak zadał. Batsami grają. Ice Spirit ma Jakubix. Aha, tu tak trochę już lepszy gościu. Zrobimy tak. Dam mu freeza tego hoga, wiesz? Mhm. Dawaj. Dobrze. O kurczę, mirora nam robią. Mirorują nas. To nieźle, na odcinku będzie. To niezły chcieli trolling zrobić, a Farel się nie dał. A tam już push. Mają batsy. Mam ale... Ale Badziak, gdzie nasz balonik? Uuuu! GG, 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 good game. Jak tu fast winy dzisiaj się sypią. Także chyba jednak wszystkie 5 walk będzie na odcinku. Exit. Jeszcze jeden crown chest do otwarcia.
Play with friend, szare to klan i lecimy. 7 osób jest online. 7 osób, no faktycznie. Chyba dali cynka. Tak, że coś się dzieje. No. Sulejman 2.7. Dobra, Sulejman 2.7. Jakie masz karty? Hog Rider, muszkieterka, Freeze Prince. No spoko. 5 kontra 6 poziom. Jesteśmy troszeczkę Mordiunio lepsi. Aha, ty miałaś grać. Właśnie. No dobra, to Bombera sobie jeszcze dam. Tak, tu już robimy takie combo. No daj z prawej coś. Tu frizuję. Co mamy zrobić? Minion hordę, dobra, może być minion horda, spoko. Czy przeżyje? Ten giant? Nie, okej. Okay. A wieża pęknie, pęknie z prawej. Pęk-ting, dobra, pęk-ting. Dragon, ooo, znam. Dragon, on poszły z tymi arszerkami. Się rozpieprzy to. Kurde, gdyby te arszerki. Ajajajajaj, za dużo zadały damage'a. Ale było spoko jednak z prawej strony. Hog Rider, no co ty skaczesz z tym Hog Riderem? Szalony. Walkiria. No dobra. Niech rzuci tą Walkirię. O kurde. Knighta daj do środka dokładnie. Nie, dlaczego ten dragon tam. Jest. Jest. Dobra, kolejny prince. Mam radę. Mhm. Ta łyczka dobrze puszuje. Kurczę, no dlaczego tego goblina nie zabiła ta łyczka? Dobra, dragon kontra dwa dragony, Walkiria. Co? Co? Się. Balon? Czekaj. Tak, teraz balon. I trzymaj Freeza już. Ładnie złap. Niżej troszeczkę można było, ale dobra. Wejdzie. Wejdzie. Balonik na drugim, ale wejdzie. Nie dawaj tego Freezu! Ajajaj. Za późno, stary. Albo już powinieneś rzucać od razu, albo... A i tak mnie nie rozumie, co ja tam mu gadam. Dobra, Knight. Knight i minion horda? Nie, nie trzeba. Widzisz jednak, dał szkieleton armii, ale ma Walkirię. Czy nam ten Knight zginie, nie? Tak, zginie nam Knight. Pięknie, strzałki, wszystko good. No i Walkiria kontra Walkiria. Ja bym zrobił na twoim tego minion horda, balon. Poczekaj, nie było eliksiru na balona. Dobra. Okej, okay, bo nie było osłony. Tak by była osłona dla balona ta minion horda, ale i tak jednak spuszowała. No i super, ten prince dojdzie. Okej, okay, good game. Tak, i frizuj to. Gościu frizuje, dobra, sfrizował. Miniony, tak, niech okładają. Mają mirror fireball, albo mają dwa fireballa, albo... Teraz będą nas okładać spelami. Tak, ale bardzo słabe te spele. I friza, poczekaj na friza, wiesz? Dragon z dragonem będzie walczył. I teraz jakbyś zdążyła... Dobrze, zdążyłaś. Balon, hog. I co? Będzie coś z tego? Jeszcze raz? Ajajaj. Nie zdążyliśmy, ale blisko i tak było. Wygraliśmy kolejną rozgrywkę. Tak jest. Także super, to idzie. Rematch? A dawaj rematch, zagramy z nim. Co nam szkodzi? Dobrze gościu grał. Miał też Freeza, także taki akurat dzisiaj odcinek typowo freezowy. No i co? Nikt nie chce z nami grać. Nie ma przeciwników? Przestraszyli się. No. O, jednak co, kancelety, dobra. Jeszcze mamy 5 koronek do zdobycia, nie? No, damy radę. Taka Playhouse. Mario. Mario Bros. Wariant. Good game. Dobry ruch, stary. Prince nie z tej strony. Inferno Dragon. Co tu się wypławia, ja się pytam. Z drugiej strony zobacz co widzę. Widzę strzałki jakieś rzucę chyba. Patrz na tego minionka. Minionka? Znaczy na szkieletonka jak. Dobra, minion. Puszuje wieżę. Sam. Wojownik. Sam, wojownik. Kurde, patrz co zrobili, ale połamali. Dym miał teraz Freeza. Zobacz co tu. Oj, wszystko zgasił strzałkami. No, nie, gościu ma makaron w głowie. Po co mu ten dragon tam? Co on tym dragonem chciał zwojować? Ile? 4 razy uderzył? Dobra, 5 razy, sorry, zwracam honor. W miarę to wyszło. Freeze! Idealny freeze! Tempo! No, wyszło nawet.
Tylko, że ten Prince dobiegł i Tombstone za wolno ten Tombstone się wczytał. Dokładnie. Jeszcze Inferno Dragon. Ułamki sekund, nie! Szkielet on armii. No. Dobra, ID padł. Teraz się broń tutaj. Ale bez sensu ten szkieleton armii z jego strony było. Podpalił Mam się. Strzałki. Gdzie te strzałki? Oh no! Najgorsze ale strzałki. Fail. Najgorsze strzałki w moim życiu. Dobra, ma Hoga. Na pierwszym Hog Rider się przedarł. O, jak ładnie się ołiczka od razu. Boom! Dobrze. Wyszło. Wyszło w końcu. Tu trzeba dać jakiegoś Tombstone'a, kurde, defensywnie, bo co tu zrobię? Nic. Zobacz, co tam idzie, zobacz. Minion Horda, Goblin Baryłka. Stary, czemu nie poczekasz? Ja pierniczę, ale niektórzy nie myślą. Zaraz poczekać na tego Freeza, zobacz. No i co z tego wyszło? Nic. Nie mam załadowanego Freeza, stary. Nie świruj, gościu. Nie się cofnął się tym. Cofnął się pięknie, że tak. Się nie cofnie już. I ja wiem, że to można zgasić. Bomber, bomber, bomber! Rośnij! Bum! Bum. Piękny bomber. Dobra. No, jestem ciekawa, co będzie. Wygramy! Ja to leciłem, że wygramy. Patrz, robię teraz Hoga balon. I jak to, proszę cię, muszę to przyfrizować. Błagam. Frizuj! Jeszcze nie. Teraz! Już. No, klikaj się! Yes! To jednak jest stary wyjadacz. Balon jest, kurde, my favorite card przecież. Ja wiem, o co chodzi z balonem. Które mieli poziom niż 6 i 5. No i widzisz, jak się wyjaśnia typów, kurde, 2 na 2. Ma z Mario Brosem. No i pięknie, super. Exit, questy, collect card. Ile? 20 punktów? Jeszcze 50 i mamy magical chesta. Także... Ciekawe, co z niego dropnie. No. Przydałaby się jakaś legenda już. Przydałaby się. Okej, mordeczki. Także to by było na tyle. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, 200 łapek w górę i dopiero kolejny odcinek z No Gems Rush. Musicie jakoś nas wesprzeć w jakiś sposób, bo te rozgrywki fajnie wyglądają, moim zdaniem. Nie wiem, jak tobie się podobają. Mi się bardzo podobają. No. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i zostawić dzwoneczka przy subskrypcji, żebyście dostawali powiadomienia za każdym razem, jak dodajemy odcinek albo robimy live'a. Tak jest, także dziękuję jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się. Cześć. Hej.